Connections. Jak słuchałem Bruna, nie wiem jak wy, ale ja jestem przerażony trochę i postanowiłem coś dla równowagi wam teraz pokazać i opowiedzieć. Dwa lata temu ponad z profesorem Jerzym Hausnerem zaczęliśmy w dyskusji wykuwać coś, co nazwaliśmy z czasem koncepcją wyspy archipelagów. Ja to osobiście nazywam teorią wyspy archipelagów i opowiem wam o tym, jak łączyć w oparciu o wspólne wartości, jak tworzyć nowego typu społeczności, jak powstają nowego rodzaju sieci, nazwaliśmy je sieciami nieformalnymi. W podtytule mamy Fast kontra Slow. To wyjaśnię w drugiej części, ponieważ ten projekt, który dzisiaj będę państwu wam prezentował, jest bardzo niezwykły, gdyż nie skończyliśmy jeszcze pracy nad teorią, a już mamy zakończony, czy też zrobiony projekt o charakterze empirycznym. Czym jest wyspa? Wyspa to miejsce, które powstaje w oparciu o pewien zestaw konkretnych wartości. I te wartości mogą być z bardzo wielu dziedzin brane. To mogą być takie pojęcia, czy wartości jak ekologia, etnografia, filozofia życia. W tym rewizie będę się później poruszał. Ale może to być też najzwyklejsze spostrzeżenie jakiejś potrzeby społecznej albo spostrzeżenie jakiegoś potencjału. I za chwilę zresztą podam przykłady, ponieważ my opisując wyspy, wymyślając połączenia między nimi, które nazywamy archipelagami, oczywiście opisujemy rzeczywistość, nie wymyślamy czegoś, co dopiero powstanie. Gdy dostrzeżemy jakieś wyspy, podobne do siebie, mające wspólne wartości właśnie, możemy znaleźć połączenia między nimi. Po co? Po to, żeby wykorzystać chociażby ten przekaz, to przesłanie duży, może więcej. Jeżeli między wyspami powstaną połączenia, powstaje archipelag, który staje się nieformalną najczęściej, mniej lub bardziej nieformalną siecią, na pewno siecią alternatywną w stosunku do tych, które my nazywamy sieciami tradycyjnymi. Tradycyjne sieci to poczty, posterunki policji, oddziały banków czy restauracje typu fast food, każda taka sama. My mówimy o archipelagach wysp, których immanentną, najważniejszą cechą jest to, że każda wyspa jest inna. Ma tożsamość, ma osobowość, w pewnym sensie jest też niezależna. Do pewnego oczywiście stopnia, bo archipelag ma swoje reguły. I teraz archipelag versus ta tradycyjna sieć. Które te sieci tradycyjne nas do dzisiaj absolutnie najczęściej obsługują. One porządkują nasz świat, one funkcjonują w ładzie międzynarodowym, który obserwowaliśmy dzisiaj w tym pierwszym bloku. Archipelagów nie było wcześniej, ponieważ one nie mogły się ze sobą nie mogły powstać, ponieważ wyspy nie mogły się ze sobą sprawnie komunikować. Tak naprawdę powodem powstawania archipelagów jest de facto internet. Bo dzięki temu, że transfer idei jest teraz bardzo łatwy, dzięki temu, że wymiana informacji jest bardzo wzmożona, nagle się okazało, że wyspy się w ogóle wzajemnie dostrzegają i wzajemnie federują. Archipelag staje się faktyczną alternatywą czasami dla sieci tradycyjnej, czasami nawet tak silną, że aż skuteczniejszą lub mocniejszą od tego, co było dotąd. Przykładem praktycznym na tym slajdzie niech będzie Greenpeace, którego jestem uważnym obserwatorem od około roku. Ja pomijam fakt, że Greenpeace faktycznie jest archipelagiem wysp, czyli aktywistów i NGO-sów zdolnych do działania, skutecznego działania na całym świecie. Bo Greenpeace ma flotę swoich statków, potrafi walczyć z nielegalnym połowem wielorybów, a jednocześnie potrafi chronić skutecznie od naszego ministerstwa już nie ochrony środowiska, naszą Puszczę Białowieską. A to, co najważniejsze, Greenpeace jest przykładem takiego świadomego archipelagu, ponieważ ja wcześniej myślałem, że za Greenpeace'em stoi jakiś mroczny, czy też zielony miliarder, który to finansuje. A okazało się, że Greenpeace w całości utrzymuje się z tego drobnego wpłacania przez swoich wielbicieli, fanów i tak dalej, z crowdfundingu właśnie. Czyli sam potrafi na siebie zarobić. Jakie archipelagi już znamy? Najczęściej te archipelagi, które już funkcjonują, to są zjawiska skupione wokół jakiejś jednej pasji lub jakiegoś konkretnego świata wartości. Dla mnie takim topowym przykładem archipelagu w Polsce od wielu, wielu lat jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I o tym za chwilę opowie więcej Jurek Owsiak.
Archipelagiem przyszłości, chociaż funkcjonującym w praktyce już dla niektórych, jest według mnie sieć połączeń powstających dzisiaj i tych te prawdziwych, formalnych w świecie realistycznym i tych transferów idei pomiędzy miastami, które powoli według wielu filozofów i znawców tematu wyrastają na przyszłego następcę państw narodowych. Ja osobiście dzisiaj czuję się bardziej obywatelem Krakowa niż Polski i nie boję się powiedzieć, że czuję się Europejczykiem. Moje życie polega na tym, że jeżdżę z miasta do miasta i nie zauważam już granic tak naprawdę. Dostrzegam odmienność Czechów, Niemców i tak dalej, ale czuję się świetnie w każdym z miast, do którego dojeżdżam, jeżeli mam tam ten zestaw wartości, którego poszukuję, który wyczuwam. Pewnie wielu z was ma podobnie. O tym, co z perspektywy miast możemy powiedzieć o wyspach i archipelagach, za chwilę powie prezydent Słupska Robert Biedroń. Jakie archipelagi globalne znamy już? Bo teraz mieliśmy kilka polskich przykładów z polskiej perspektywy. Uber. Dużo dyskutowaliśmy już w ubiegłym roku o Uberze. Jest oczywiście przykładem archipelagu dość kontrowersyjnego, ale one takie są, bo są nowe, są alternatywne. Fakty mówią same za siebie. 40 milionów ludzi miesięcznie jeździ 160 tysiącami samochodów. Mamy największą firmę transportową na świecie, która nie kupiła ani jednego auta. Jest alternatywą dla tradycyjnych sieci niezmiernie skuteczną. Inny przykład, Airbnb. Największy hotel świata, powstał w parę lat, ma 3 miliony lokali, nie zbudował żadnego z nich, ani nie kupił. Bo dostrzegł pewną potrzebę, bo dostrzegł pewien zasób, którego na rynku wcześniej wyłapać nikt nie potrafił. Przykładów jest bardzo dużo. Z pocztą konkurują paczkomaty, które są w pewnym sensie wyspami. Natomiast lepszym chyba nawet przykładem będzie zderzenie supermarketu z tradycyjnym marketem. Mam tu na myśli market jako taki ryneczek. I teraz jedni kupują w tym szybkim świecie, inni szukają już na swoich dzielnicach, zwłaszcza w wielkich miastach, na targowiskach, targach pietruszki, targach rybnych i tak dalej. I te drugie są fajniejsze. Oczywiście relacje między starymi sieciami i nowymi występują i są obustronne. Mają na siebie wzajemny wpływ, ponieważ te nowe sieci powstają z krytycznej obserwacji tradycyjnych, dostrzegają ich wady i próbują odpowiedzieć właśnie alternatywą. Z drugiej strony inspirują stare sieci, bo stare sieci ani nie znikną, ani nie tracą zdolności do dostosowania się. Dlatego jest w Lidlu ryneczek, dlatego jest w Lidlu mnóstwo różnych fantastycznych przykładów pozytywnego myślenia, które w pewnym sensie konkuruje z tym, co robią aktywiści miejscy czy ruchy takie jak Fairtrade. I o tym jeszcze w tym bloku będą dyskutować ze sobą Lidl z Fairtrade. Archipelagi więc oparte są na wartościach, mogą mieć naturalną skłonność do open ice economy. Niektóre z nich po prostu mają w swoim DNA takie podejście oparte na ekonomii wartości właśnie, bo archipelagi są oparte również na zaufaniu. No i teraz, dyskutując z profesorem Hausnerem przez wiele, wiele miesięcy, czuliśmy, że gdzieś dzwoni, coraz bliżej było w którymś kościele, bo ten koncept bardzo fajnie pomagał nam zrozumieć, jak powstawały istniejące archipelagi i inspirował do tego, żeby pójść dalej, żeby zobaczyć, czy ten koncept, ten model, który sobie opisujemy teoretycznie, można zastosować w praktyce. No to jest właśnie model empiryczny, naukowy. Ja nie mogłem wytrzymać, bo jestem taki trochę ADHD. I żeby się dowiedzieć o teorii, trochę przeskoczyliśmy pewną logikę, którą chcieliśmy uzyskać, czyli skończyć teorię, a potem w praktyce coś zrobić i stworzyć własny archipelag. Ja z niecierpliwości wrodzonej ten archipelag po prostu zdążyłem zrobić, zanim skończyliśmy pracę nad teorią, więc jest to trochę zabawna sytuacja, ale po prostu pokażę wam, co się udało zrobić, w jakiej pewnej kolejności zdarzeń, bo okazało się, że to działa. I tak powstał projekt Slow Road, który jest takim naszym własnym małym na razie TripAdvisorem, trochę Airbnb, trochę Booking.comem, bo to są wszystko przykłady podejścia archipelagu. Czym jest Slow Road? Slow Road jest oparty na wspólnocie wartości, jaką jest styl życia powszechnie już znany, oczywiście slow life. Filozofia życia, sposób na spędzanie wolnego czasu, nie tylko wolnego czasu. Trochę hygge takie duńskie, bo to są różne hasła, które opisują de facto tą samą refleksję. Po angielsku to się nazywa work-life balance. Myśmy znaleźli
patent na to, żeby zagospodarować tą wartość, bo bardzo nam się spodobała wspólnota tej wartości, którą myśmy zdefiniowali w słowie Slow Road. Za chwilę wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że znaleźliśmy partnera, który był zainteresowany perspektywą kierowcy na stworzenie archipelagu wysp. Projekt Slow Road jest archipelagiem wysp Slow, to znaczy cała historia miała swoją kolejność zdarzeń, więc najpierw pokażę wam początek, bo w 2014 roku intuicyjnie czegoś szukaliśmy, znaleźliśmy wtedy slow driving. Robiliśmy to z firmą Mazda Polska, którą namówiliśmy na sfinansowanie tego eksperymentu. I slow driving, czyli przyjemność jazdy dla samej jazdy, dla samej frajdy, wygląda tak. Teraz poprosimy o film. Właśnie wyglądały piękne drogi, czyli pierwsza faza projektu, który naprowadził nas na cel. A cel był gdzieś, myśmy go wyczuwali, pracując nad teorią wyspy i archipelagi, coraz bardziej wiedzieliśmy, czego szukamy. Od slow drivingu przeszliśmy do slow life'u. Okazało się, że większość nabywców samochodów Mazda, tak jak ja, dzieli pasję taką, która polega na tym, że w piątek z dużego miasta się ucieka samochodem, najlepiej gdzieś do lasu, w jakieś super fajne miejsce, po to, żeby ten slow driving jednak okazał się nie drogą do drogi, tylko jednak miał jakiś cel. No, gdzieś trzeba zjeść, gdzieś trzeba przenocować. I ja się wtedy zorientowałem, że mamy to, ponieważ to było moje własne, prywatne, największe hobby, które uprawiam od lat z moją córką. Celem tym są miejsca, w których można zwolnić. I ja w jednym czasie zauważyłem też, że jeszcze nikt nic nie rysował tutaj, więc postanowiłem przetargać flipchart i narysować, bo to jest taka moja własna, prywatna emanacja tego, co chcę wam przekazać. Ten punkt, załóżmy, że trafiłem w mapę Polski, to jest Kadzidłowo na Mazurach. Tam powstała pierwsza, z tego co ja wiem, agroturystyka artystyczna w stylu slow w Polsce. To były jeszcze lata 90. Ja to miejsce kiedyś odkryłem, całe życie potem wracałem. Potem odkryłem Czaplinek, tutaj odkryliśmy z Marysią, moją córką, Republikę Wyobraźni w Mirosławcu. Tutaj jest na skraju czasu, na granicy Opolszczyzny i Łódzkiego. Tych punktów w tym momencie w Polsce jest cała masa. Nawet nie będę ich teraz rysował, bo mamy tego już ponad 200. I te wszystkie punkty są w
wspaniałe. One są odpowiedzią na to, jak uciec przed speed and connection. I te wszystkie rzeczy, którymi nas straszył Bruno Marion, myślę, że mogą znaleźć jakiś taki optymistyczny finał właśnie tam, taką alternatywę. Dzisiaj mamy Archipelag Slow Road, który jest w trakcie powstawania. On będzie powstawał w Polsce jeszcze około 2 do 3 lat. Ten nasz archipelag łączy wyspy Slow, które składają się na kompleksową mapę Polski. I w tym momencie ona jest uporządkowana wokół 3 głównych kategorii. Gdzie jeść, gdzie spać, gdzie spędzać i w jaki sposób naprawdę wolny czas. Jest mnóstwo oczywiście dodatkowych parametrów, bo to jest system rekomendacyjny. My generalnie wybieramy najlepsze miejsca, nie wpuszczamy do tego archipelagu miejsc kiepskiej jakości. Jakie te miejsca są? Zostało mi 5,5 minuty. Najwyżej ostatni film puścimy w kuluarach. Poproszę o drugi. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Znajdziecie w Open Ice Book, część druga i w nieco streszczonej wersji w Open Ice Magazine, więc się nie będę stresował, że zostały tylko 2 minuty. I opowiem o tym, gdzie ten projekt jest dzisiaj. Udało nam się po namówieniu Mazdy na sfinansowanie eksperymentu namówić Polską Organizację Turystyczną na patronat. Udało nam się wesprzeć, zrobiliśmy taki lobbying, rząd w podjęciu decyzji takiej, że jednym z priorytetów 3 rozwoju polskiej turystyki stał się Slow Life. Udało nam się namówić do współpracy mnóstwo partnerów i mediów, które rozpędzają ten projekt razem z nami. Udało nam się, chyba przeskoczyłem coś, nie, dobrze. Udało nam się namówić pierwszy samorząd regionalny, czyli województwo mazowieckie, które dołączyło do projektu oficjalnie. Powstał film Mazowia Edition, który już nie zdążymy go teraz obejrzeć, ale będzie, znaczy można go znaleźć oczywiście na naszym fanpage'u, na który was wszystkich serdecznie zapraszam. Gdzie jesteśmy dziś? Dziś jesteśmy w takim miejscu, że ponad 1 milion osób unikalnych już z nami jest w internecie. Ponad 2 miliony osób obejrzało filmy, które wyprodukowaliśmy. Skuteczność fanpage'u Slow Road w tym momencie dochodzi do takiego stanu, że 100 tysięcy osób ogląda jeden post już nawet. Jesteśmy przez branżę bardzo wymagającą, artystycznych gospodarzy agroturystyk chwaleni za jakość wizualną, fotograficzną, filmową.
I to się szybko bardzo wszystko rozpędza. Tak naprawdę mamy dzisiaj spory hotel do dyspozycji. Nie kupiliśmy żadnego budynku, tak jak Airbnb, ale mamy już 200 obiektów ponad, w których codziennie może spać ponad 2,5 tysiąca ludzi. Spory hotel, a dopiero jesteśmy na początku drogi. Jutro chcemy być w całej Polsce i już w przyszłym roku będziemy mieli tych obiektów prawie 500. I będziemy skutecznie konkurować, udzielając wszyscy razem jako archipelag ponad 1 800 000 noclegów rocznie z tradycyjnymi sieciami hotelowymi, będąc czymś zupełnie innym. U nas każdy pokój jest inny. Każde miejsce ma tożsamość, każde miejsce ma swojego niepowtarzalnego gospodarza. Gdzie będziemy pojutrze, rozpoczęło się w tym momencie rozpoznanie rynku czeskiego. Chcemy ten projekt Slow Road wyeksportować. Chcemy, żeby był pierwszym polskim standardem dla całej Unii Europejskiej. Walczymy o to w Brukseli. Zobaczymy w najbliższych latach, pewnie za rok opowiem, jaki jest ciąg dalszy. Slow Road jest czymś inną wartością dla każdego z tych odbiorców. Turysta, gospodarz. W każdym ma w tym interes. Taka Mazda na przykład ma, co ma. Jesteśmy w ramach bloku Marka Kultura. Zajmujemy się tutaj myśleniem o przyszłości również komunikacji społecznej. Mazda ma kulturę. Mazda świadomie wytwarza własny przekaz, który jest, no nazywają teraz ci starcy z marketingu to jakimś tam content marketingiem czy storytellingiem. To jest prawda, a nie storytelling. No i na końcu mamy wartości, które mogę wyświetlić w 5 sekund, ponieważ czas mi się już skończył. To są te wartości, które de facto już wam powiedziałem o nich dużo. One są niesieciowe, one nie są tradycyjne, one są zupełnie inne niż w sieciach tradycyjnych. Każda z tych wartości jest specyficzna, inna, oryginalna, niepowtarzalna i w każdym miejscu ma swoją własną osobowość. To jest bardzo niezwykłe, to ma bardzo wiele różnych dodatkowych zalet, o których już nie dopowiem, ale sobie doczytacie. I to jest ostatni slajd. Bardzo serdecznie was zapraszam na Slow i zapraszam na resztę bloku, bo przed nami chyba największe emocje. Dziękuję bardzo.